Sierżancie Garcia, spotykam się z gubernatorem na Camino Real. Chcę, żeby wszystko było wypucowane, kiedy tu wrócimy. Słyszałeś, co mówił kapitan? Musisz wszystko wypucować. Ja w tym czasie będę mógł złożyć wizytę najpiękniejszej kobiecie w Kalifornii. Może dostanę u niej pyszne śniadanie. Doña Maria! Juhu! Ines, mam świetne wieści. Masz czas i możesz przejąć ode mnie księgowość? Nie, siostro. Chcę zapytać Carmen, czy za mnie wyjdzie. O, Diego! Och, ślub i uczta! Widzisz, jak tu spokojnie, odkąd pozbyliśmy się monasterio? Możesz zrezygnować z bycia Zorro, albo wyjaw wszystko Carmen. Moje ulubione kwiaty! Doña Maria, ja muszę zaplanować ślub. Albo dwa, jeśli chcesz stać się panią Demetrio Garcia. Don Diego! Pójdziemy zaraz poprosić seniorite Carmen o rękę. Ale teraz? Nie tak szybko, nie wiem, co jej powiedzieć. O, moje kwiaty! Szybciej, Diego! Hej! O, twoje wspaniałe, weselne przyjęcie. Widzę stąd, Don Diego. Będzie na nim mnóstwo tortilli, wspaniałych ciast i rzeka gorącej czekolady. O, witaj, Don Diego. Teraz, Don Diego, nic się nie bój. Jesteśmy u Carmen. Twoja Chciałem zobaczyć się z Carmen. No, cóż, teraz jej nie ma. I nie powiedziała mi, kiedy wróci. A co z moją rzeką gorącej czekolady? Musisz natychmiast znaleźć Carmen! Żołnierz Puig melduje się na służbę. Jest tu garnizon z Monterey, gotowy do wykonania rozkazów. Dobrze. Muszę mieć zaufanych ludzi do tej misji. Gubernator zje u mnie obiad przed podróżą do Los Angeles. Bądźcie gotowi. Dobrze, pani Izabelo. Uczenie ich rolnictwa to wspaniały pomysł, Carmen. Luisie, przestań zamęczać Carmen takimi szczegółami. Myślę, że chcę trochę od tego odpocząć. A, w końcu dojechaliśmy. Ach, drogi Don Luisie, opowieści na temat budowy szkoły są już nudne. Proszę, opowiedzcie o budowie wielkiego pomnika na moją cześć. Tak, oczywiście, pomnik. Teraz, aresztujcie go! Co tu się dzieje? Esteban Parasol, jest pan właśnie aresztowany za korupcję. Och, kapitanie Toledano, czy pan oszalał? Luisie, to prawda. Spójrz na to. Znalazłam notatnik w jego bagażu. Don Parasol ukradł pieniądze Kalifornijczyków. Ech, moment, ten notatnik nie jest mój! O, słucham? Nazywasz mnie kłamcą? Wierzę ci, moja droga. Gubernatorze, niech się pan wstydzi. Jest pan bandytą. Błagam cię, Luisie. Musisz zostać gubernatorem. Zrób to dla dobra Kalifornii. Może masz rację. To mój obowiązek. Gubernatorze, obiecuję ci sprawiedliwy proces w Hiszpanii przed obliczem króla. Nie. O, zapomniałam wziąć plan szkoły. Muszę wrócić. Napiszę do jego wysokości i wszystko mu wyjaśnię.
Szybko, ukryjcie go! Prędzej! Hej, to znowu ja! Zapomniałam planu szkoły. O, tutaj jest. Ojej, spóźnię się na spotkanie. Muszę już iść. Do widzenia. Dio! Aresztujcie ją! Tak jest! Zatrzymać tę kobietę! Tak jest! Puszczajcie mnie, wy brutale! Don Parasol! Droga Carmen, jest mi bardzo przykro, ale muszę cię tu trochę przetrzymać. Dalej, seniorita, pokochaj ich! Daj strajcom porządną nauczkę! Proszę, nie stawiaj oporu przy aresztowaniu. Rzeczywiście nie miała, szans. Ojej. Gdzie jest seniorita Carmen? Szukaliśmy jej wszędzie. Żołnierze! Co? Przecież ja tu rozkazuję! Kapralu, zejdź mi z drogi! To rozkaz twojego zwierzchnika! Nie możemy jej znaleźć. Miej oczy szeroko otwarte. Sprawdzę pobliskie haciendy. To bransoletka Carmen. Zbyt dużo koni tu było. Które ślady są czyje? Diego? Carmen zniknęła! Co? Musimy wszystkich powiadomić i zorganizować poszukiwania. Chodźmy po tatę. Don Parasol, jesteś człowiekiem, który ma chyba najwięcej władzy w Kalifornii. Ty sam możesz nas uratować. Naprawdę tak myślisz? Chwila, jeszcze trochę. Udało ci się. Nie zadzieraj z gubernatorem Kalifornii. No. Dalej, szybko. Gotowi. Możemy jechać do miasta. Jesteś pewna, że ten fałszywy notatnik przekona ich, że Parasol jest przestępcą? Oczywiście, nie martw się. Pokażę go tak, żeby nie mogli przeczytać. Ach, mówiłem im! Mówiłem! Jestem niewinny! Musicie go złapać! Łapcie go! Ech, żołnierze, szybko! Mój powóz! Muszę wracać do Monterey! Ale co? Jak to? Nie broń się, seniorito! Nie masz szans na... A teraz, moja droga, gdy znasz już całą prawdę, nie mogę pozwolić ci odejść, czyż nie? Jaka szkoda. Polubiłam cię, Carmen. To jeszcze nie koniec, pani Izabello. Poczekaj tylko, Zorro nas uratuje. To prawda, że już wielokrotnie ciebie ocalił. O, już rozumiem. Jesteście przyjaciółmi. Zorro często wchodzi mi w drogę, odkąd przyjechałam do Los Angeles. Nie umiesz wybierać znajomych, moja droga Carmen. Tortille, czekolada, lemoniada. Niech żyje gubernator Don Parasol! Przepuść nas, sierżancie. To dziwne. Gdzie jest gubernator? I kim są ci ludzie? Nikt nam nic nie powiedział. Garcia, zajmij się obornikiem. To oduczy cię zadawania głupich pytań. Ach,
Gdzie się podział gubernator? Cisza! Może go porwać? Gubernator was okradł, Kalifornijczycy! Dowodem jest ten notatnik. Don Parasol został aresztowany. Wyruszy pierwszym statkiem do Hiszpanii, by stawić się przed sędziami. Co? No to nie jest człowiek mądry i tak ważny jak nasz gubernator. Drogi Luisie, czy mogłabym prosić, byś chronił całą Kalifornię jako nowy gubernator? Mieszkańcy Kalifornii, możecie na mnie liczyć. Zaczyna się. Wszyscy przeciwni, ręka w górę. A więc niech żyje gubernator Verdugo. Poczekajcie, mam dużo szacunku do pana Luisa Verdugo. Ale czy to wszystko nie dzieje się za szybko? Jeśli gubernator Parasol sprzeniewierzył pieniądze, to powinien mieć możliwość odpowiedzi na nasze pytania. Tak, zgadzam się. Wypuśćcie go! Prawda. Niech tak, odpowiada! Znaleźliśmy jego zapiski. Dajcie notatnik. Cicho tam! Nie rozkazujcie nowemu gubernatorowi! To jest śmieszne! Ha? Aresztować! Nie, nie róbcie tego. Porozmawiajmy. Odpowiadam za bezpieczeństwo, ekscelencjo. Puśćcie go! Tato! Aresztujcie tych agitatorów! Dlatego do odwołania wprowadzamy stan wyjątkowy. Nie, nie zamkniecie nam ust. Nie zgadzamy się. To nie to, czego chciałem. To nie wygląda dobrze. Dziękuję, Bernardo. Aresztujcie ich! Ja! Zabierz go! O, Don Alejandro. Udało się! W końcu rządzimy Kalifornią! Nie, jeszcze nie. Nie możemy pozwolić, by król porozmawiał z Don Parasolem. Może przydarzy mu się coś strasznego podczas podróży? Przecież niektóre łodzie są takie niebezpieczne. Chciałbym, żeby Zorro spróbował go uratować. Wtedy na pewno uda mi się go złapać. A Carmen Villalonga, mój drogi Ignacio? Może mieć wypadek podczas jazdy konno. Dajmy na to na nadmorskim klifie. Może gubernator, ale... Nie, seniorita Carmen. Tkwisz w tym po szyję, Ignacio. Nie masz wyboru. Ona coś powie, ty idziesz siedzieć. Don Parasol zdrajcą? To żart. Tak, myślę, że we wszystkim maczała palce pani Verdugo. To w jej stylu. Czas działać. Bernardo, Ines, zdobądźcie notatnik. A ja znajdę gubernatora i Carmen. Ha! Tornado! To ty? Próbuję znaleźć notatnik gubernatora. Jest na pewno fałszywy, prawda? I znalazłam! O! Dzięki, że pokazałaś skrytkę. Pomocy! Pomóżcie! O! Mam cię! Ines! Wracaj! Albo wrzucę Bernardo do rzeki! O!
Dziękuję, skarbie. Pan tu jest, Zorro! Żołnierze, atakujcie! Chłopcie go! Tutaj! Zorro! Gubernatorze, gdzie jest Carmen Villalonga? Zorro, ja nie wiem. Toledano wspomniał o oceanie i klifach. Lepiej ukryj się u Delawegów. To zaufani ludzie. Nie pomógł mi z powozem. Jaki ten Zorro niegrzeczny. Tam jest. Tornado, szybciej. Szybciej niż wiatr. Ha! Poruczniku Toledano, puść tę kobietę. Pomóż mi. Czy przepisy pozwalają na wrzucanie pięknej seniority do oceanu? Ona pomoże, ratunku! Mam cię! Dzięki, Tornado. Musimy działać tak szybko jak ty. Ja tam wolałam poprzedniego. Nie, niech żyje gubernator Verdugo! Don Parasol jest niewinny. Wszystkie dowody sfałszowano. Przyjaciele, zbuntujmy się przeciwko tym zdrajcom. Przestań! Seniorita de la Vega jest przecież przyjaciółką armii. Oczywiście, sierżancie. Aresztujcie Carmen Villalonga i sierżanta Garcia. Ach tak! Aresztujcie tego, kto chce aresztować mnie. Kogo mamy aresztować? Naprzód, kochani! Zawalać! Naprzód! Myślę, że wszyscy zostaniecie na długo w więzieniu. Hmm? Czy pan to rozumie, Don Luis? Wybaczcie mi, proszę, wszystkie moje błędy. Powinienem temu zapobiec, ale nie udało mi się. Nie powinieneś prosić o wybaczenie. Byłbyś najlepszym gubernatorem w historii Kalifornii. Nie wstyd wam! Za wszystko zapłacicie! Zobaczycie! Do widzenia! Skandal! Aresztować Zorro! Ten drań zostawił mnie na pastwę losu w jakiejś strasznej wsi. Mogły mnie zjeść niedźwiedzie albo sępy. Ojej. Może jednak wysłać go statkiem do Hiszpanii. Sierżancie Garcia, powołujecie na tymczasowego dowódcę garnizonu w Los Angeles. Gratulacje, sierżancie! Brać!
Do nie ma nie! Czy zgodzisz się zatańczyć z zupełnie nowym dowódcą w Los Angeles? Jestem odpowiedzialny. Tutaj za... jesteś. Masz niezapłacony rachunek do uregulowania. Nie sądziłem, że sierżant jest. Byłam z ciebie taka dumna, Diego. Walczyłeś jak bohater. Carmen, chciałbym cię zapytać. Tak? Tak, Don Diego! Pardon, señorita? Carmen, znasz Zorro? Mój łaskawco, każdy wie o Zorro. Czy zdajesz sobie sprawę, że pani Izabella chciała zrzucić mnie do oceanu, bo myślała, że wiem, kto kryje się pod maską Zorro? Cóż, każdy, kto chce cię skrzywdzić, zmierzy się ze mną i moją tajną bronią. Ta? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. List od gubernatora. To z całą pewnością zaproszenie na bal. Co? Żołnierze, którzy nie umieją nawet złapać Zorro, nie zasługują, aby być w królewskiej armii? Każdy z nich może być Zorro. On! To straszne. On! Cokolwiek. Podejrzewam, że nosi maskę właśnie dlatego, żebyśmy go nie rozpoznali. Cicho, ty bałwanie! Przecież musi być to coś, co wyróżnia tego Zorro. Ale co? To, co go wyróżnia, to na przykład to, że jest młody. Gonzales, powtórz jeszcze raz. Ja zauważyłem, że Zorro jest młody. Dokładnie. On jest młody. Dobra robota, kapralu. Dzięki tobie wpadłem na genialny pomysł. To jest powód do awansu. Dziękuję, kapitanie. Tylko, że jest bardzo wielu młodych mężczyzn w Kalifornii. Skąd będziemy wiedzieć, który to Zorro? Zamknij się, Garcia, i słuchaj uważnie. Niedługo aresztujemy ich wszystkich, jednego po drugim. Każdego młodego, dopóki Zorro nie przestanie się pojawiać. W ten sposób upewnię się, że w końcu go złapałem. Bardzo pana przepraszam. To moja wina. Do więzienia z nim! Teraz! Aresztujcie go! Panie kapitanie, przecież Manuel nie zrobił tego celowo. Szanowny panie de la Vega, Manuel jest dość młody, by być Zorro. Będzie pierwszym podejrzanym na mojej liście. Aresztować! Nie, proszę, ja mam rodzinę. Co ma znaczyć ta rebelia? On również jest młody i też pójdzie do więzienia. Bernardo nie może być Zorro, jest głuchoniemy. Mamy już dwóch. Moja lista jest coraz dłuższa. Naprzód, Sordato! Dalej! Bernardo, wszystko w porządku? Ines! Dobrze? O, Bernardo, twoja cela jest taka nieprzyjemna. A Diego śpi teraz wygodnie w swoim ciepłym łóżeczku. Chciałam go obudzić, ale nie udało mi się. Chcę spać. Alarm! Zorro tu jest! Garcia! Zrób się wszystko, żeby nam nie uciekł! Tak, kapitanie? Garcia! Ty głupcze! Za tobą, Zorro! Naprawdę? Wspaniale, Garcia! Kręć się jak kołowrotek! Zaiste! Sierżancie! Nie znałem cię z tej strony! Będę nazywał cię Fir Los Angeles!
Patrz na to! Tym razem nie masz, Zorro, żadnych szans. Oj, przepraszam, ale straciłam równowagę. O! Cóż, moja droga, jak przypuszczam, bardzo martwisz się o tego bandytę w masce. Ależ nie, ja się boję, że ten paskudny Zorro znowu wam ucieknie. Do widzenia, senior! O! Zorro! Kapitanie, możemy teraz zwolnić naszych podejrzanych, bo żaden z nich nie jest Zorro. O nie, nie możemy, kapralu. Będziemy ich trzymać w zamknięciu. Są częścią mojego planu. To kapitan Monasterio! Drodzy mieszkańcy Los Angeles, wszyscy młodzi ludzie są podejrzani o bycie Zorro. Żołnierze, otoczyć ich! Tak jest! Stać! Wybacz, kapitanie, ale uwięzicie połowę mężczyzn w Los Angeles. To naprawdę dużo ludzi. Rozkazuję aresztować ich. Wy dwaj też, przyjaciele. Bądźmy poważni. Przecież nigdy nie wcisnąłbym się w kostium Zorro, nawet w gorsecie. Nie jestem Zorro. To kompletny absurd. Być może tak. Ale na pewno on jest tu, wśród was. Po prostu to czuję. Co? To znaczy jestem uwięziony z Zorro? Tym bandytą? Łobuzem? Wypuśćcie mnie! O, Gonzales! Właśnie ciebie tu brakowało. Masz mnie teraz zmienić. Właśnie wypchałem wszystkie materace nową słomą. Wybacz, kapralu, ale jestem twoim zwierzchnikiem. To był rozkaz. Już obrane, sierżancie. Ziemniaki się skończyły. Co? O nie. Musimy się pośpieszyć i zabrać wszystkich więźniów na pola, żeby zebrali więcej ziemniaków. To dlatego, że są niewinni. Trzeba ich uwolnić. Musimy się stąd szybko wydostać. Ha, mam dobry pomysł. Przez 2 dni, nie, 2 miesiące, nie obchodzą ich wcale jedzeniowe żądze. Z kapitana rozkazu nie zjemy kurczaka już ani razu. Przestań, to straszne, straszne, ojej, przestań. Każdy człowiek musi jeść. Więc piecze, gotuje i dusi. Marzę o pożywnej zupie i mnóstwie słodyczy. Na strychu, nie, to mnie kusi. Przyjaciele, nie dziękujcie. To mój poranny wiersz. Niedługo usłyszycie wiersze popołudniowe i wieczorne. Ach, koszmarne rymy. Kapitanie, ser, nie mamy nic do jedzenia, a wiersze Diego przeszkadzają żołnierzom w odpoczynku podczas siesty, w czasie służby. Sierżancie, interesuje mnie tylko jedna sprawa. Mój niezawodny plan się sprawdza, bo Zorro nie pojawił się, odkąd wsadziliśmy wszystkich do więzienia. A to oznacza, że teraz bandyta jest z pewnością na terenie siedziby garnizonu. Idziesz ze mną, sierżancie? Kapitanie, jest pan geniuszem! O, spójrz! On jest pod tym. Niedługo przegram swój tygodniowy żołd. Wy, nieudolni głupcy! To tak pilnujecie więźniów? Jeśli nie ma tutaj Zorro, musi być tu. To proste. Jeszcze trochę i przez swoją obsesję na punkcie Zorro nasz kapitan zwariuje. Niestety, może mieć pan rację. Ręce przy sobie. Dostaniesz razem ze wszystkimi.
Powiedziałaś ze wszystkimi, to znaczy, że z wojskowymi też? Oczywiście, sierżancie. Mamy nawet podwójną porcję. Specjalnie dla ciebie. O, jestem zobowiązany. Ines, cudownie cię widzieć. Jak zwykle pięknie wyglądasz, nawet za kratami. Witaj, Antonio. Myślę, że potrzebujesz kąpieli. Serio? Gdy wypuszczą nas z tego miejsca, na pewno cię odwiedzę. Już zapomniałeś, Antonio? Nadal jestem na ciebie zła. Ojejku, Diego. Nie mogą zmuszać cię do spania na ziemi. Ale nie martw się. Niedługo przyjdzie Zorro i wszystko naprawi. Zorro? To przez niego jesteśmy tu zamknięci. Zorro jest bardzo odważny i walczy o sprawiedliwość. Proszę wybaczyć, że zakłócam wasze wzruszające spotkanie, ale Carmen Villalonga, aresztuję cię! Carmen? To jest pomyłka! Widziałem, co zrobiła wczoraj wieczorem. Pomogła uciec Zorro. To się nazywa zdrada. Aresztuję też Inés de la Vega. Ona jest jej wspólniczką. To jakiś absurd. Równie dobrze możesz aresztować konia. Teraz. Hej, nie! Co? Z drogi! Zastawiliśmy teraz wszystkie pułapki, żeby w końcu zwabić Zorro. Nic z tego nie rozumiem. Przecież Zorro jest zamknięty na terenie garnizonu. Czy chcecie, żebym jeszcze raz wszystko wam powtórzył? Będę teraz zwalniał jednego po drugim naszych więźniów. Jeśli jest tam Zorro, będzie chciał szybko uwolnić Inés de la Vega i Carmen Villalonga. Wiecie, o czym mówię? Jak poznamy, który z więźniów to Zorro? To bardzo proste. Widzisz, kapral Gonzales nasunął mi ten pomysł, przegrywając w kubki. Kapitanie, może wypuścimy Don Diego poza kolejnością? Mamy już dosyć jego wierszy. De la Vega? To niemożliwe, żeby był Zorro. Puste brzuchy burczą w więziennych celach w Los Angeles. Zbrodni! Kto oprócz mnie pragnie dyniowej zupy? O nie, moment. Czy ktoś zna Mam dość. Do zupy? Wypuszczamy go pierwszego. Dzięki, kapitanie. Don Pedro, zostałeś oczyszczony z zarzutów, więc wracaj do domu. Co innego Carmen Villalonga i Inés de la Vega, te zdrajczynie. Tak jak ci powiedziałem, jadą teraz do Monterey. Przez Camino Real. Pewnie zostaną wygnane przez gubernatora. Idź już, jesteś wolny. Proszę bardzo. Jeśli Zorro pokaże się w Camino Real, to prawdziwym Zorro może być tylko Don Pedro. Drogi de la Vega, zostałeś oczyszczony z zarzutów. Możesz wracać do domu. A moja siostra Inés i Carmen? Niestety, teraz nie mogę nic dla nich zrobić. Jadą właśnie drogą wzdłuż plaży do Monterey. Gubernator pewnie wygna je z miasta. To tragiczna pomyłka. Ostro zaprotestuję u gubernatora. Sierżancie, będziesz mu towarzyszył w drodze do domu, dobrze? Użyj siły, jeśli trzeba. Tak, tak jest! Don Diego, bardzo mi przykro z powodu Carmen i twojej siostry Inés. Wiesz, kto jest temu winien? Gonzales! Serio, sierżancie? Najgorsze jest to, że po tym wszystkim awansuje. O nie! Przysięgam, to był on! To ten Lizus zrzucił pomysł, by puścić cię wolno, bo wtedy przekonamy się, czy jesteś Zorro. Interesujące. Kapitan powiedział ci, że Inés i Carmen jadą wzdłuż plaży. Tak więc, jeśli jesteś Zorro, na pewno je uratujesz. A to będzie dowód, że Zorro to właśnie ty. Kapitan to samo powiedział do Don Pedra. On wie, że jadą przez Camino Real. Ale nie musisz się tym martwić, Don Diego. Przecież wiemy, że nie jesteś Zorro. Sierżancie, niestety nie mogę zapobiec podlizywaniu się Gonzalesa. Ale mogę zaprosić cię na obfity posiłek do haciendy. Aha, juhu! Pędź, tornado!
Bernardo! Zostańcie w ukryciu. Kiedy przyjdzie tutaj ten przeklęty Zorro, albo raczej Don Pedro, przetrzepiemy mu skórę. Co tu robicie? Czekacie na kogoś? Tak, czekamy na Zorro. Przetrzepiemy mu skórę. A? Alarm! Zorro! Co? Zorro! Uwaga! Zorro! Mamy go! A to czy Zorro! Tym razem nam nie uciekniesz. Don Pedro, mamy cię! O, pudło! Popatrz na to! Sio! Sio! Piękny dzień na spacer, panowie. Do Los Angeles macie 2 godziny piechotą. Rozumiem. Nasze aresztowanie to jedna wielka pułapka na Zorro. Powinnyście mi podziękować. Mogę zapomnieć o twoim podejrzanym zachowaniu. Kiedy ten bandyta zostanie zidentyfikowany, będziecie mogły wrócić do domu. Uspokójcie się wreszcie. Zorro raczej nie pokaże tutaj swojej twarzy. Zastawiliśmy pułapkę na Don Diego, więc jak zapewne wiecie, nie ma z nami najmniejszych szans. Pomimo wszystko, wolałem jednak dotrzymać wam towarzystwa, piękne senioritas. Przecież nie mogłem zostawić was samych na plaży w tę ciemną noc. Zorro! Bardzo przepraszam, kapitanie. Troszkę się spóźniłem. To nie może być on! Żołnierze! Brać go! Zorro! Auzo! Pomocy! Niezły połów tutaj mamy. Nie tylko płotki. En garde! Możesz zdjąć tę maskę. Już wiem, kim jesteś, Zorro. Don Diego de la Vega. Don Diego? Jesteś pewny? To dlatego aresztowałeś te 2 panie? Obie urocze i niewinne? Znowu mam zer! Kapitan Monasterio obiecał, że nas wypuści, senior Zorro. Proszę, nie pogarszaj naszej sytuacji, raniąc go. Uratowanie was było przyjemnością. Adios! Ten Zorro trochę się popisuje. Możesz przede mną uciekać, Zorro, ale zdemaskowałem cię! Wygrałem! Uciekaj, Tornado! Diego! Wstałeś już? Zejdziesz ze mną na dół na śniadanie? Dzień dobry, sierżancie. Spałem jak dziecko. Idź do kuchni, zaraz tam będę. Doña Maria, ten chleb z rodzynkami. Kapitan Monasterio? Ines, Carmen, jesteście wolne. To wspaniałe. Don Diego, ostatniej nocy byłeś na plaży. Tylko ty wiedziałeś, że i my tam będziemy. A to oznacza, że jesteś Zorro. To ty, mały, żałosny bandyto. A? Gdzie byłem? Na plaży? Bierzcie go! Nie! Chwila, moment. Hej! Nie róbcie tego! Diego!
Mieszkańcy Los Angeles, możecie już spać spokojnie. Ten podły Zorro nie sprawi wam już więcej kłopotów. Oto i on! To dla niego? Kapitanie, cieszę się, że twój plan się powiódł. Zorro pogalopował do Camino Real. I właśnie stoi przed wami Don Pedro. To nie ja! Jestem niewinny! Chwila, jak to możliwe? To nieważne. Zorro musi być jednym z tych dwóch złapanych drani. Albo to Don Pedro, albo Don Diego. Gdzie są więźniowie? No cóż, wszyscy uciekli zeszłej nocy. Zaraz, ale jeśli wszyscy podejrzani byli wolni w nocy, to znaczy, że każdy z nich może być Zorro. Nie! Żaden kłopot, kapitanie. Musimy ich aresztować jeszcze raz. Gonzales, to był przecież twój pomysł, bałwanie. Przez miesiąc będziesz czyścił końskie kopyta. Precz z moich oczu! Kapitanie, myślałem o tym wszystkim i podjąłem decyzję. Tak być nie może. Aresztuj mnie. Nie mogę tego znieść. Wsadźcie mnie do celi. Przekonacie się, że jestem niewinny, gdy zjawi się Zorro. Przynieś książki z wierszami. Wynoś się! To jest garnizon, a nie hotel! Panowie, wpuśćcie mnie! Proszę! Wersja polska na zlecenie Platformy NC+, Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy.